Polskie Radio Rzeszów. Wybory samorządowe 2018. Debata wyborcza. To ostatni czwartek przed wyborami, 18 października 2018 roku. Przed mikrofonem Roman Adamski, audycję realizuje Jerzy Dziobak. Dzień dobry. Rozpoczynamy debatę z przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich 5 podkarpackich okręgach w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego. I w kolejności wylosowanej przez Państwową Komisję Wyborczą przedstawię naszych gości. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy, Ireneusz Dzieszko. Dzień dobry, witam Państwa. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Edward Słupek. Dzień dobry Państwu. Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Ryszard Kapała. Dzień dobry Państwu. Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem został zaproszony, ale nie pojawili się przedstawiciele tego komitetu w studium. Komitet Wyborczy Partii Razem, Paweł Preneta. Dzień dobry Państwu. Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP także został zaproszony, ale nie mamy reprezentanta tego ugrupowania. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15, Alicja Bobola. Witam serdecznie. Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie, Damian Bańka. Dzień dobry Państwu. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Władysław Ortyl. Kłaniam się Państwu. I Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni, Ewa Muskus. Witam serdecznie. W pierwszej części poprosimy naszych gości o krótką autoprezentację komitetu, czy też własnej osoby. W drugiej, głównej, merytorycznej części uczestnicy odniosą się do najważniejszych wyzwań wymagających pilnego wsparcia w nadchodzącej 5-letniej kadencji oraz do problemu podkarpackich szpitali wojewódzkich. Potem pytania zadawane wzajemnie przez przedstawicieli komitetu wyborczych, a na koniec, oczywiście, jeśli nam czas pozwoli, bo grupa jest liczna prelegentów, pojawi się też apel do udziału w wyborach i poparcie konkretnego komitetu. Na początek proszę o krótką prezentację, do 30 sekund każdy z przedstawicieli. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy, Ireneusz Dzieszko. Witam Państwa jeszcze raz, Ireneusz Dzieszko. To jestem właśnie ja. Niektórzy mówią o mnie, że jestem awanturnikiem politycznym, ale tak naprawdę jestem blogerem. Pracuję jako specjalista od różnych elementów informatycznych. I poza tym jeszcze jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Podkarpacki Rzecznik Pacjenta. Z tego też tytułu naszych listach znajdziecie przede wszystkim osoby, które są związane ze szpitalami wojewódzkimi i powiatowymi, gdyż uznaliśmy, że w tych wyborach najważniejsze będzie to, co się Dziękuję stanie ze szpitalami bardzo. Po Komitet wyborach. Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Edward Słupek. Kandyduję, aby nas nie oszukiwano. To jest moje memento, które mi przyświeca w tej kampanii wyborczej. Bardzo bliskie jest miasto Rzeszów i okolice. Uważam, że raz na kilka kadencji marszałek województwa podkarpackiego powinien być z Wielkiego Rzeszowa, aby załatwić wreszcie sprawy naszego miasta wojewódzkiego, naszej stolicy województwa. Oprócz tego bardzo bliskie mi są sprawy spółdzielczości, szczególnie spółdzielczości mieszkaniowej, gdzie najwięcej naszych mieszkańców miast mieszka w tych strukturach zarządzanych przez spółdzielczość mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska, Ryszard Kapała. Reforma samorządowa to największy sukces przemian po 89 roku. Dziś wiemy, że gospodarze radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, którzy są na naszych listach, sprawdzili się. My jako Komitet Obywatelski popieramy ich. Na naszych listach są społecznicy, kandydaci uśmiechnięci, tacy, co lubią ludzi. Chcemy, żeby dbać też o tych, którym się w życiu nie powiodło, a więc nasi kandydaci organizują warsztaty, terapii Dziękuję zajęciowej bardzo. I wiele innych. Komitet Wyborczy Partii Razem, Paweł Preneta. Partia Razem startuje do sejmiku pod hasłem Polska, wygodny dom dla wszystkich. Uważamy, że Polska może i powinna być wygodnym domem dla wszystkich grup społecznych. Dzisiaj tak nie jest. Polska i Podkarpacie nie jest wygodnym domem dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, dla matek z dziećmi, dla wielu innych grup, szczególnie dla mniejszości narodowych. Samorząd wojewódzki ma wiele narzędzi, by sprawić, że ten nasz region stanie się wygodniejszym domem dla nas. Może i powinien zadbać o transport zbiorowy, o służbę zdrowia, Dziękuję o sieć bardzo. Żłobków. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15, Alicja Bobola. Jako Kukiz 15 mamy takie trzy filary podstawowe, które chcemy realizować w samorządach. Jest to przede wszystkim jawność i przejrzystość zawieranych umów właśnie w samorządach. Przede wszystkim także zakaz zadłużania samorządów, aby te budżety były zbilansowane. Chcielibyśmy także zwiększyć rolę obywatela w kwestii zarządzania samorządami, żeby obywatel mógł się wypowiedzieć częściej niż raz na 5 lat. Jesteśmy komitetem, który nie pobiera tak zwanych subwencji, czyli dotacji z państwa kieszeni. Wszystkie billboardy, Dziękuję które państwo bardzo. Widzicie, są z naszych pieniędzy. Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie, Damian Bańka.
idziemy im patrzeć na ręce. To jest nasze ogólnopolskie hasło sejmikowe. Proszę Państwa, to Państwa pieniądze są właśnie wydawane w sejmiku, jest ich bardzo dużo, dlatego kontrola nad tymi wydatkami, nad uczciwością, celowością przede wszystkim. Zrobimy też audyty w Urzędzie Marszałkowskim, w spółkach podległych urzędowi, ponieważ to musi być racjonalnie zarządzane. Dodatkowo chcemy się skupić na rozbudowie infrastruktury i nad wszelką jawnością w Urzędzie Marszałkowskim. Dziękuję bardzo. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Władysław Ortyl. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów z hasłem dotrzymujemy słowa, kontynuujemy wielkie zmiany w Podkarpaciu, kontynuujemy wielkie zmiany na poziomie kraju, realizujemy regionalny program operacyjny, jesteśmy drugim województwem co do wydatkowania środków, jesteśmy jako Podkarpacie wielkim placem budowy. Chcemy to kontynuować i realizować w dalszym ciągu pozytywne działania i projekty. Dziękuję. Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni, Ewa Muskus. Szanowni Państwo, Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni pierwszy raz bierze udział w wyborach samorządowych. Jego główną ideą jest solidaryzm. Nie żyjemy tylko dla siebie, ale i dla innych. Nasza praca nie jest indywidualna, ale na niej opiera się całe nasze społeczeństwo. Nie zbudujemy silnego Podkarpacia samymi obietnicami. Niezbędnym elementem rozwoju jest ciężka praca i ogromne zaangażowanie mieszkańców regionu. Szanowni Państwo, dajcie szansę Podkarpaciu, dajcie szansę wolnym i solidarnym. Ja jestem 24-letnią kobietą i naprawdę namawiam młodych, zdolnych. Dziękuję bardzo. Teraz nasza część zasadnicza dotycząca najważniejszych spraw, które stoją przed samorządem wojewódzkim w kadencji 2018-2023. Pierwsze pytanie może ogólne, ale myślę, że każdy z przedstawicieli komitetów ma swoje przemyślenia na ten temat, na temat prognoz najważniejszych spraw i kłopotów, które wymagają rozwiązania. Jakie dziedziny i jakie części regionu wymagają pilnego wsparcia w tej kadencji 2018-2023? Tutaj mamy wypowiedzi do półtorej minuty każda z osób i zaczynamy z drugiej strony listy. Ewa Muskus, Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni. Szanowni Państwo, głównym elementem rozwoju, na jakim powinniśmy się skupić, powinna być gospodarka. Z danych statystycznych sejmiku województwa z lipca tego roku wynika, iż na jedno miejsce pracy na Podkarpaciu przypada 26 osób chętnych. Gorsza sytuacja jest w powiecie leżajskim i łańcuckim. Tam jest to od 31 do 40 osób na jedno miejsce pracy. Potrzeba nam więcej inwestycji. Musimy kontynuować polonizację gospodarki, wspierać zdrową rywalizację pomiędzy przedsiębiorcami zagranicznymi a rodzimymi firmami. Powinniśmy też bardzo dużo inwestować w pomoc dla młodych przedsiębiorców, ich dofinansowywanie, ulgi podatkowe, ułatwianie im dostępu do środków unijnych. Bo więcej środków unijnych to lepszy rozwój. Na przykład bardzo cierpią tutaj powiaty znowu leżajski i łańcucki. Tam jest najmniej przeznaczanych tych środków. Drugim elementem jest edukacja. Szanowni Państwo, badanie rynku to jest lekarstwo dla tej dziedziny. To jakich fachowców tak naprawdę potrzebujemy? Tworzenie klas technicznych, studiów we współpracy z przyszłymi pracodawcami. Prawda? Dużo mówi się o szkolnictwie zawodowym. Te szkoły są potrzebne, o nich zdecydowanie zapomniano, ale potrzeba też tego, aby absolwentom tych szkół zapewnić godne miejsca pracy z godnym, należytym wynagrodzeniem. Dziękuję bardzo. Władysław Ortyl, Prawo i Sprawiedliwość. Ten przyszły czas, który czeka tą kadencję, to przede wszystkim dalszy rozwój gospodarczy, innowacji. Myślę, że też wspieranie przedsiębiorców, przedsiębiorczości. Wiemy, że oni tworzą miejsca pracy, oni też generują podatki, które są źródłem dochodu każdego samorządu na każdym poziomie. Główny cel na następną kadencję to już dziś trzeba rozmawiać o przyszłej perspektywie finansowej. Przygotowywać się do opracowania regionalnego programu operacyjnego. Na pewno trzeba myśleć o nowych projektach w infrastrukturę drogową. Będzie to czas też infrastruktury kolejowej. Taki przychodzi czas teraz też na Podkarpacie. Myślę, że to, że jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wydatkowanie funduszy, daje nam dobrą podstawę do absorpcji w przyszłej perspektywie. Musimy troszczyć się także o służbę zdrowia, o jego dalszy rozwój. 540 milionów, które zainwestowaliśmy w tej perspektywie, nie jest tym, co zakończy te wszystkie potrzeby, jakie tam są. W dalszym ciągu będzie służba zdrowia wymagała wsparcia. Dziękuję. Damian Bańka, Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie. Przypomnę, półtorej minuty.
Szanowni Państwo, przede wszystkim infrastruktura, ponieważ inwestowanie w tą dziedzinę zawsze przynosi pozytywne efekty. Wiadomo, można inwestować w różne dziedziny, czy to kulturę, edukację, ale tam nie mamy zawsze stuprocentowej pewności, że te pieniądze będą dobrze zainwestowane. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę, to te pieniądze są zawsze dobrze zainwestowane. Polepsza się tutaj przemysł, przedsiębiorcy się sprowadzają do Podkarpacia i tworzą się miejsca pracy, młodzi ludzie nie wjeżdżają. Przede wszystkim to. Kolejną sprawą jest również gospodarka. Jeżeli chodzi o tą gospodarkę, no to przede wszystkim, jeżeli chodzi o części regionu, gdzie trzeba inwestować, ja nie jestem zwolennikiem, żeby faworyzować dane części regionu, żeby patrzeć na przynależność partyjną danego starosty czy burmistrza, tylko żeby inwestować tam, gdzie potrzeba przede wszystkim. Więc tutaj patrzymy na potrzeby. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, no to przede wszystkim też audyty w szpitalach wojewódzkich, zobaczyć, co można poprawić, co niedobrze funkcjonuje. No i też sprawa instytucji, które się rozrastają, a nie są, te rozrosty nie są wcale potrzebne. Ci pracownicy w sferze budżetowej mogliby pracować z powodzeniem w dziale gospodarczym, byliby na rynku pracy i ich pieniądze by były właśnie przynoszone do budżetu, a tak to są utrzymywani z naszych pieniędzy, a ich praca nie do końca jest zawsze efektywna. Dziękuję bardzo. Alicja Bobola, Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15. Jako województwo podkarpackie jesteśmy tym województwem, które tak naprawdę, jeśli popatrzymy na całą mapę Polski, jest jednym z najgorzej skomunikowanych obszarów Polski. Nie mamy dostatecznej ilości dróg, autostrad, o kolei to już po prostu nawet nie wspomnę. Podstawową kwestią gospodarki jest przede wszystkim infrastruktura. Mamy doskonałe położenie geograficzne, sąsiedztwo Ukrainy, Słowacji. Trzeba tutaj ściągnąć przedsiębiorców na Podkarpacie, tak aby wpłynąć na konkurencyjne zatrudnienie, aby te płace wzrosły, ponieważ względem Polski na Podkarpaciu zarabia się bardzo mało, a pracuje się bardzo ciężko. Przede wszystkim trzeba też zwrócić tutaj środki na cały obszar województwa podkarpackiego, także tą wschodnią i południową część, ponieważ niestety te wszystkie środki są jakby tutaj inwestowane centralnie. Przede wszystkim także też sport, więcej obiektów na obrzeżach regionu, edukacja, więcej laboratoriów, aby kształcić praktycznie, a nie teoretycznie. Jeśli chodzi o kulturę, to wydarzenia, musimy stworzyć wydarzenia na skalę ogólnopolską. Mamy piękną kulturę i piękną tradycję, także musimy tutaj też zaprosić wszystkich na nasze piękne Podkarpacie. Dziękuję bardzo. Paweł Preneta, Komitet Wyborczy Partii Razem. Więc troszeczkę się nie zgodzę z przedmówcami, którzy wszyscy chcą inwestować w infrastrukturę. Inwestowaliśmy w nią przez lata, a trochę zapomnieliśmy o ludziach. Podkarpacie dzisiaj ma dwa istotne problemy. Pierwszy to jest zapaść tak naprawdę sektora opiekuńczego. Mówimy tutaj o żłobkach, o domach opieki społecznej. Oraz o transporcie zbiorowym. Jest bardzo wiele regionów, które są zupełnie pozbawione transportu zbiorowego. Choćby Bieszczady, było zupełnie niedawno głośno o gminie Wieżyce, gdzie grupa niepełnosprawnych osób straciła możliwość dojazdu do pracy z tego względu, że Arriva zlikwidowała przystanek. Samorząd wojewódzki powinien zadbać o transport zbiorowy, powinien zadbać o to, żeby choćby do każdej wsi sołeckiej dojeżdżał jakiś autobus czy jakaś inna forma transportu zbiorowego. Może być to zorganizowane za pomocą spółki transportowej wojewódzkiej, opartej o koleje wojewódzkie choćby. A kolejna rzecz to jest kwestia żłobków, domów opieki społecznej. W tym momencie bezrobocie staje się powoli coraz mniejszym problemem, coraz większym problemem. Staje się niska aktywność zawodowa Polaków. To z tego względu, że często nie opłaca nam się szukać pracy lub nie mamy warunków do szukania pracy. Jeżeli mamy młode małżeństwo, gdzie najczęściej to żona zostaje z małym dzieckiem, ponieważ nie ma żłobka, do którego mogłaby oddać dziecko, no to ona nie poszuka pracy, nie będzie pracowała. Na Podkarpaciu mamy dramatycznie mało żłobków. Poza dużymi ośrodkami takimi jak Rzeszów, 1/3 gmin tylko posiada żłobek. W pozostałych gminach nie ma żłobków. Bardzo wiele powiatów jest takich, gdzie jest jeden żłobek. Ryszard Kapała, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Czas i zdrowie to dwa cenne skarby. A więc musimy zadbać o ludzi, a także o ten czas, żeby go nie marnować. I w pierwszej kolejności musimy odblokować nasze miasta. Gdziekolwiek jedziemy przez jakiekolwiek miasto, czy to Kolbuszowa, czy to Tarnobrzeg, czy Nisko, czy też Stalowa Wola, tracimy nasz bezcenny czas. Tracimy paliwo, jest to kosztotwórcze, a więc w chwili obecnej musimy skoordynować połączenie północy naszego województwa z naszym tutaj miastem wojewódzkim, jakim jest Rzeszów. A więc komunikacja. Po drugie, zdrowie. W pierwszej kolejności może powiedzieć zdrowie, że
Dzisiaj mamy niepoliczone w skali usługi medyczne. Za chwileczkę przejdziemy do tego tematu, ale jest ważnym, żeby każdy, kto znajdzie się w potrzebie, mógł mieć w najbliższym otoczeniu pomoc, a więc musimy tak inwestować, tak wspierać, żeby nie wyprowadzać dzisiaj specjalistyki dochodowej, żeby można było mówić o pełnej opiece zdrowotnej. I kolejna rzecz to skomunikowanie naszego województwa z sąsiednimi województwami. Kiedyś pan marszałek świętej pamięci Deptuła spotkał się na moście w kierunku Połańca i ten most został zrealizowany do końca. Dzisiaj chciałbym, żeby przyszły marszałek województwa także wykorzystał atuty naszego położenia bezpośrednio z województwem świętokrzyskim. Dziękuję bardzo. Edward Słupek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja już to mówiłem, że chciałbym, żeby wreszcie marszałek województwa podkarpackiego był raz na 3-4 kadencje z Rzeszowa, żeby zadbać o przyszłość naszego Rzeszowa. Pierwsza sprawa to jest komunikowanie Rzeszowa jako stolicy województwa z Warszawą. Jest to sprawa podstawowa, która się przewija od 30 lat. I bez skomunikowania z Warszawą, no po prostu będziemy ułomnym województwem, jednym z nielicznych w Polsce, które nie ma takiego skomunikowania. Następna sprawa. Tutaj padło, że zadbajmy o ludzi. Tak, zadbajmy o ludzi, bo oni zostaną albo wrócą z zagranicy. Żeby krotność różnicy płac, na przykład w stosunku do Niemiec, spadła do 2, albo choćby nawet do 3. W jaki sposób trzeba dosypać na Podkarpacie pieniędzy? Znowu strajkują nam pielęgniarki. I no po prostu jesteśmy w ogonie tych zarobków, mamy najniższe emerytury, będziemy mieć dalej najniższe emerytury, bo emerytury zależą od naszych płac. Jeżeli chodzi o gospodarkę, partnerstwo publiczno-prywatne, wszyscy się tego boimy. Trzeba to w tym województwie spróbować uruchomić, choćby w mieście Rzeszowie są na to możliwości, ażebyśmy przy pomocy funduszy, przy pomocy jakichś programów specjalnych, bo możemy się pokusić o coś takiego, że u nas się zrobi coś specjalnego, coś innego, coś o innym wymiarze organizacyjnym, innym Dziękuję wymiarze bardzo. Finansowym. Dziękuję. Ireneusz Dzieszko, bezpartyjni samorządowcy. Wiele tu padło słów o infrastrukturze i o ludziach. Pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, ale jeżeli chodzi o infrastrukturę i o gospodarkę, to nie może być takiej sytuacji, jaka była w tej kadencji, a właściwie od kilku kadencji, kiedy rozwój obszarów przemysłowych odbywa się kosztem mieszkańców okolicznych miejscowości lub miast, gdzie się to dzieje. Przykładem tego jest rodzinne miasto pana marszałka i miasto, z którym ja jestem związany, czyli Mielec. To, co Urząd Marszałkowski poprzez swoje decyzje i pan marszałek podpisując od kilku lat decyzję zrobił z miastem, to jest skandal. Do tego stopnia, żebyście państwo mieli świadomość tego, jak to wygląda, że mielczanie, młodzi szczególnie, nazywają swoje miasto kronobylem. I to jest tak zwana hybryda słowna, jak to mówią niektórzy. Powiązanie katastrofy w Czernobylu z firmą, która działa i zatruwa środowisko. Kolejne obietnice od 5 lat, cały czas mielczanie byli opisywane, było tylko to, że zmieni się, musimy, prawo się zmieni. W tym roku mieliśmy popis kompletnie nieskutecznych działań pozorowanych, prawnych, ściąganie ministra, różnych ważnych urzędników, a na końcu mamy zwiększoną emisję, coraz więcej problemów zdrowotnych w mieście i to się musi skończyć. A skończy się, kiedy marszałek Ortyl przestanie być marszałkiem. I wtedy spełni się też marzenie pana Słupka. I teraz drugi temat, dosyć ważny dla nas. Wiemy, że sprawa zdrowia jest problemem systemowym w całym kraju. Również w tej kadencji dotknęły nas kwestie związane z protestami, głównie pielęgniarek w ostatnim czasie. I pytanie do państwa, do naszych gości, do reprezentantów komitetów wyborczych, które startują do sejmiku. Jak rozwiązać problem szpitali wojewódzkich podległych marszałkowi? Czy da się to zrobić właśnie z poziomu samorządu wojewódzkiego? Czy konieczne są rozwiązania również powiązane z Warszawą? Wypowiedzi do 1,5 minuty. Każdy, Ireneusz Dzieszko, Komitet Wyborczy, wyborców bezpartyjni samorządowcy. Proszę państwa, sprawę szpitali interesowałem się dość dawno, dość długo i tak naprawdę poza rzeczywiście zaniedbaniami systemowymi i w zakresie płac i różnych socjalnych rzeczy, tak naprawdę w tej sprawie
głównym problemem było to, że zarząd województwa nie słuchał tego, co mówią jego pracownicy, bo to są pracownicy, którzy pośrednio oczywiście, ale są pracownikami samorządowymi, czyli są w jednostkach samorządowych, w szpitalach dużych. To był kompletny brak wysłuchania drugiej strony. To była buta, arogancja, wręcz chamstwo nawet momentami. To były próby takich prymitywnych rozgrywek, kombinowania, manipulowania ludźmi. To wszystko naprawdę wypłynęło z tego. Tak naprawdę, gdyby ktoś siadł z tymi związkami uczciwie, i to nie byłoby potrzeby głodowania przez 37 dni, to nie byłoby potrzeby jeżdżenia do ministra i robienia takich sytuacji, doprowadzenia takich sytuacji, kiedy sprawy dające się rozwiązać przy stole, tu na miejscu na Podkarpaciu, musiały aż dotrzeć do samego ministra, bo to również psuje państwo, bo wtedy wszyscy patrzą na to w ten sposób. No, co tam się dzieje na tym Podkarpaciu, że aż minister musi zajmować się sprawami pielęgniarek czy personelu szpitalnego, bo to dotyczy wszystkich grup personelu. Od wczoraj mamy na Podkarpaciu kolejny strajk głodowy, tym razem w Sanoku, w szpitalu powiatowym, i nie wiem, co będzie dalej. Ale... Dziękuję bardzo. Edward Supek, Polskie Stronnictwo Ludowe. No właśnie, przed chwilą przedmówca powiedział, że znowu strajk. Po prostu jesteśmy w tym jedynym województwem w Polsce, które jest zarządzane przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzie Prawo i Sprawiedliwość rządzi w państwie. I stworzyła się taka sytuacja, podejrzewam, stworzyła się, że to są nasi ministrowie, to jest nasz marszałek. Więc tenże marszałek jest w pewnym sensie w jakiś sposób ubezwłasnowolniony, bo jest swój i nie potrafi załatwić. Poprzedni strajk był załatwiany w Warszawie. No, no niepotrzebnie, przecież mamy tą synergię marszałka z ministrem, znają się, są z jednej partii, z jednej koalicji, z jednego ugrupowania, także powinno to być załatwione. Ja powiedziałem, sprawa jest prosta, na Podkarpacie trzeba pieniędzy. Mamy najniższe emerytury, ale żeby nasi przyszli, mieli wyższe emerytury, muszą mieć wyższą podstawę emerytalną. A wyższa podstawa emerytalna to wyższe płace. W każdej dziedzinie życia budżetowego, bym tak powiedział, to jesteśmy słabo wynagradzani. I parametr następny, który nie ma co rozczytywać. Po prostu nasi koledzy, przyjaciele wyjechali za granicę. Dlatego wyjechali, bo są niskie płace. Najwyższy współczynnik wyjazdów w Polsce to jest chyba z Podkarpacia. Zasilamy demokracje zachodnie, a no, po prostu ludzie wyjeżdżają za chlebem, jak to wyjeżdżali zawsze, drzewiej. I w tym kierunku była szansa przez 4 lata, żeby coś w tym kierunku zrobić. I też tu padło, że trzeba się zastanowić nad człowiekiem. Dziękuję Nasze bardzo. Nasze pielęgniarki muszą zarabiać. Ryszard Kapała, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. W sprawie szpitali jest wiele wątków. Od finansowania począwszy, po ilość łóżek, zapewnienie bezpośrednio opieki medycznej dla każdego z nas, kto znajdzie się w potrzebie. A więc jeżeli dzisiaj mówimy, że 163 zł przypada od jednego pracującego jako składka zdrowotna, to wiemy o tym, że tych pracujących w chwili obecnej ubywa, a więc pieniędzy w sposób ciągły będzie brakować. W skali roku, no to w skali miesiąca będzie to na poziomie około 3 miliardów złotych. To nie są wielkie pieniądze, bo mamy, jak przypominamy sobie wszyscy, 16 milionów 500 tysięcy jest w chwili obecnej zadeklarowanych jako pracujących umowami o pracę, a więc ta składka w sposób ciągły będzie ubywać. Więc musimy pamiętać o tym, że z ludźmi w pierwszej kolejności trzeba rozmawiać. Trzeba kierować tam środki, gdzie wiemy o tym, że będą skutecznie one wykorzystane, że będą bezpośrednio trafiać na pacjenta. Kolejna rzecz, szanowni państwo, to musimy zapomnieć o tym, że centralnie tych problemów nie rozwiążemy, że mamy samorząd tu wojewódzki, który powinien sobie zbilansować na dzień dzisiejszy potrzeby opieki medycznej i w takim kierunku specjalistykę kierować, żeby nie powstawały kolejne oddziały, które nieraz nie przynoszą całkowicie dochodu. A więc nie tylko dochód, ale w pierwszej kolejności kierować środki tam, gdzie człowiek po prostu w potrzebie znajduje bezpośrednio pełną opiekę i pełne usługi medyczne. Dziękuję bardzo. Paweł Preneta, Partia Razem. Więc problemy szpitali, no ale to nie tylko wojewódzki, tylko ogólnie służby zdrowia. Lokalnie samorząd może tylko mitygować. Tak naprawdę podstawowym problemem jest ogromne niedofinansowanie służby zdrowia w skali całego kraju. O tym był protest rezydentów. Zupełnie niedawno. I dopóki nie zwiększymy tego finansowania, i tu mówimy o kwotach kilkudziesięciu miliardów złotych w skali kraju, tych problemów nie rozwiążemy. Natomiast samorząd wojewódzki jest w stanie je mitygować.
Protesty pielęgniarek dotyczyły wynagrodzeń. Pielęgniarki są nisko wynagradzane, ale pomija się zupełnie się pomija jeszcze inny z postulatów pielęgniarek, zwiększenie zatrudnienia. Obecnie mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o to, ile mamy zatrudnionych pielęgniarek, a jeszcze gorzej jest ze średnim wiekiem pielęgniarek. W tym momencie jest to powyżej 48 lat i w perspektywie kilku lat grozi nam katastrofa polegająca na tym, że po prostu zacznie brakować nam pielęgniarek. I to już będzie za późno na działania. Więc już dziś samorząd powinien zadbać o to, by te pielęgniarki zarabiały wystarczająco. To się oczywiście wiąże z prostą sprawą. Trzeba po prostu zwiększyć finansowanie tych szpitali. Teraz była mowa o proteście w szpitalu powiatowym. Wszędzie jest ten sam problem. Za niskie wynagrodzenia dla pielęgniarek, mamy duże wymagania dla nich, bardzo duże obciążenie pracą, warunki pracy nie są wystarczające. Należy się dziwić, dlaczego pielęgniarki nie wyjeżdżają jeszcze z kraju, bo są na tyle wykwalifikowane, że kilkukrotnie więcej mogą zrobić w dowolnym kraju za granicą. Alicja Bobola, Kukiz 15. Proszę Państwa, ja mam wrażenie, że tutaj to jest coś na takiej zasadzie, że przyjedzie jakiś pan, będzie mieć w torbach pełno pieniędzy i po prostu rzuci to na tych, to na tamtych. A tak naprawdę, proszę Państwa, budżet niestety jest nieubłagany. Mamy tyle pieniędzy, ile mamy, jeśli wykroczymy za ten budżet, to niestety zadłużymy nasze wnuki i nasze dzieci. I tak to wygląda. Ja mam wrażenie, że po prostu tutaj nie wiadomo, o co chodzi. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze właśnie. I powiem jeszcze więcej. Ryba psuje się od samej głowy. Od 30 lat mamy taki proceder, że zatrudnia się dyrektorów szpitali wojewódzkich, oczywiście po linii partyjnej. Kadencja mija, szpital leci po równi pochyłej do bankructwa. Nikt za to tak naprawdę nie bierze odpowiedzialności. Nikt nie został rozliczony do dnia dzisiejszego. Ofiarami tego wszystkiego jesteśmy my, pacjenci. Po drugie, ofiarami też są osoby, które pracują w tych placówkach. Nie może być tak, że przychodzi ktoś, zostaje dyrektorem szpitala, nie zna się na tym, po czym odchodzi, bierze odprawę i tak naprawdę był i nie ma. Proszę Państwa, przede wszystkim trzeba zatrudniać ludzi, którzy są kompetentni, którzy mają dostateczną wiedzę do tego. Proszę pamiętać, że zdrowie to jest coś, co jest dla nas najważniejsze. Dziękuję. Damian Bańka, Wolność w samorządzie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o szpitale wojewódzkie, to jest 5 różnych szpitali, więc problemy są różne. Być może w niektórych podobne, ale są różne, więc jednej recepty na pewno nie znajdziemy. Takim głównym problemem oczywiście jest zadłużenie, finansowanie, bo rozmawiamy o tych pieniądzach. Natomiast skąd ono się bierze? No oczywiście z tego, że jest to źle zarządzane, więc moja propozycja, żeby zarządzaniem szpitali wojewódzkich zajmowała się jakaś spółka, tak? W tej spółce może być właścicielem w 100% marszałek, to nie ma problemu, ale jest jakaś rada nadzorcza. Zobaczmy, że największe firmy światowe, jak firma Apple na przykład, to właściciel nie zarządzał tą firmą, miał od tego profesjonalistów. Tak mówię, jest to narzędzie też kontroli i w stosunku właściciela, jak również tutaj osób zatrudnianych na różnych stanowiskach. Jeżeli chodzi o jakość świadczonych usług, jest problem z finansowaniem, więc w pierwszej kolejności pacjenci na tym cierpią, są gorsze posiłki, cierpią na tym pracownicy, są niskie płace, a jak wiemy, osoby, które są na tych stanowiskach, której koleżanka z Kukiz 15 powiedziała, no odchodzą, dostają odprawy, więc jak najbardziej ten system nie może tak funkcjonować. I dodatkowa sprawa właśnie audyty. W związku z tym, że ci dyrektorzy się tak szybko zmieniają, są często po jakichś liniach partyjnych, audyty pracowników zatrudnionych w szpitalach i zobaczmy, gdzie naprawdę leżą te problemy. Dziękuję bardzo. Władysław Ortyl, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, ja myślę, że żaden samorząd nie może słuchać opinii tych, którzy nie rozumieją nic z tego, co słyszą, co postrzegają i też nie rozumieją sami siebie, co mówią. I sami sobie szkodzą, to jest nie problem, ale jak szkodzą otoczeniu, to trzeba na to reagować. Ja myślę, proszę Państwa, że nie można powiedzieć, że te szpitale są źle zarządzane, bo jeżeli pokażemy tylko i wyłącznie ostatni wynik finansowy, czyli zredukowanie straty minus 46 milionów do tego przysłowiowego zera, no to jest efekt, prawda? Ale to były działania i rządowe, i samorządowe, tak to się stało. Trzeba pamiętać o tym, że pierwsze żądania pielęgniarek z Przemyśla kosztowałyby
ten szpital 126 milionów. Negocjacje długie, kłopotliwe, trudne, emocjonujące doprowadziły do kosztu 46 milionów dla budżetu. To, co państwo poprzednicy mówili, trzeba po prostu liczyć pieniądze. My te pieniądze liczymy. Ale pamiętajmy o tym, że musimy dbać o to, żeby powstał szpital uniwersytecki. Musimy zadbać o to, żeby w przyszłej kadencji powstało Centrum Zdrowia Dziecka. 60 milionów złotych wypływa poza województwo, dlatego że nie ma takich specjalistycznych świadczeń dla dzieci. O to zadbajmy w przyszłej kadencji. Dziękuję. Ewa Muskus, Wolni i Solidarni. Szanowni Państwo, w województwie podkarpackim mamy 5 szpitali wojewódzkich. I te szpitale stały się teraz miejscem targów politycznych. Zapomniano, że ich głównym problemem jest finansowanie, ale także problem z kadrą pracowniczą. Warto zaznaczyć tutaj, że jeśli potraktujemy szpital jako firmę, to firma musi mieć osobę, która będzie nim mądrze zarządzać i patrzeć na niego nie tylko z perspektywy dzisiaj, teraz i mojej przyszłej odprawy, ale z perspektywy przyszłości. Bo niestety nasze społeczeństwo się starzeje, potrzebujemy coraz więcej wykwalifikowanych lekarzy, których też nam brakuje. Pasuje skończyć z biurokratyzacją. Stworzono 5 programów naprawczych, które tak praktycznie są 5 wielkimi księgami, z których nic nie wynika, oprócz tnięcia kosztów, drodzy Państwo. Utnijmy wszystkie koszty właściwie i płaćmy tylko pielęgniarkom i lekarzom, ale to nie jest sposób na uzdrowienie służby zdrowia. Pasuje też ukrócić samowolę dyrektorów takich szpitali, kontrolować wydawanie pieniędzy, które oni dostają. Poza tym, no cóż, musimy rozmawiać, bo tylko rozmowa uzdrowi nasze stosunki. Musimy się porozumiewać i niestety, drodzy Państwo, ale służba zdrowia będzie nam potrzebna zawsze. I naprawdę, naprawdę musimy o nią zadbać. Dziękuję bardzo. I nasza ostatnia część. Pytania zadawane bezpośrednio przez przedstawiciela jednego ugrupowania do przedstawiciela wybranego innego komitetu. Pytanie 20 sekund, odpowiedź 60 sekund, 20 sekund ewentualne ad vocem pytającego. Proszę wybaczyć, będę pilnował tych czasów. Ewa Muskus, Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni. Pani pytanie kieruje do kogo i jakie? Do pana marszałka. Bardzo chciałabym usłyszeć, dlaczego na przykład ze statystyk z lipca tego roku dowiedziałam się, że bardzo mało funduszy unijnych przeznaczanych jest na powiat leżajski i dlaczego nie ma tam nowych inwestycji. Przecież to jest tylko 50 kilometrów od Rzeszowa. Dziękuję. To jest bardzo blisko. Panie marszałku, no oczywiście to nie jest do końca prawda i kreowany wizerunek. Przypomnę, że prawie 15 milionów złotych trafiło tam na rozwój szpitala powiatowego. Było to z Regionalnego Programu Operacyjnego. Został wybudowany świetny most przez SAN, do tej pory nigdy nie remontowany, ale były to pieniądze rządowe, które zostały tam zmontowane z pieniędzmi powiatu. Inwestujemy też oczywiście w infrastrukturę szkolną, edukacyjną. Inwestujemy też w zabytki, wspaniały klasztor, wspaniałe kościoły. To też wymaga, bo to też jest rozwój Podkarpacia. Nie tylko infrastruktura, nie tylko oczywiście beton i asfalt, ale także sprawy miękkie. Wiele funduszy trafia do sfery edukacji, ochrony zdrowia i spraw społecznych w powiecie leżajskim. Ewa Musku, za dwocem. Odnośnie szpitala, fakt, mamy szpital, który zatrudnia większość osób z Leżajska i z okolic, ale to jest tylko szpital. To jest troszeczkę za mało, prawda? Jeśli chcemy, żeby Leżajsk się rozwijał, trzeba też zadbać o jego infrastrukturę. Wszystkim, którzy wiedzą, jaka jest trasa z Jarosławia do Leżajska i wiedzą, jak się ją pokonuje, no cóż, ona potrzebuje reorganizacji. Dziękuję bardzo. Władysław Ortyl, Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie do kogo? Znaczy, chciałbym skierować moje myśli do pana Słupka z PSL-u, dlatego że jest taki czas, że przewodniczącym sejmiku jest osoba z Rzeszowa, Jerzy Cypryś, prawda? Przewodniczącym sejmiku kiedyś był Wojciech Buczak, wicemarszałkiem sejmiku i zarządu i był Wojciech Buczak. Pytanie. Dzisiaj Stanisław Kruczek jest też członkiem zarządu. No oczywiście, zawsze może być ktoś z Rzeszowa. Edward Słupek odpowiada. No, dziękuję, że fajnie to zabrzmiało. Chciałbym, żeby ktoś był z Rzeszowa. Przy okazji
chciałbym apelować do wszystkich, jeżeli zostaniecie Państwo wybrani, żeby tak się stało. Oprócz tego mam pytanie, można powiedzieć, że do wszystkich. Czy nie byłoby rzeczywiście... Pan będzie później zadawał pytania. Proszę odpowiedzieć panu marszałkowi. Jednak Rzeszowa, żeby to był marszałek. Raz na 30 lat. Proszę pana, demokracja ma swoje zasady, swoje reguły. Po 21 będzie działała jeszcze skuteczniej niż przed. Odpowiem panu coś takiego. Jest taka plotka może fakt, że zawsze po wyborach te okoliczne duże miasta się gdzieś tam układają, w którymś z leśniczówek, ten Rzeszów jest zawsze ograny. W żadnej leśniczówce nie byłem. Damian Bańka, przepraszam bardzo, teraz pytanie zadaje Ryszard Kapała, Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Polityka to odpowiedzialność za słowa i czyny. Stąd też musimy wiedzieć, że ten, kto rządzi, kto sprawuje dzisiaj władzę w sejmiku, ma też pełną odpowiedzialność. Pytanie do pana marszałka. Czy pan marszałek widzi potrzebę budowy mostu w Tarnobrzegu? Czy pan marszałek tutaj widzi możliwość w dalszym ciągu wspierania tej służby zdrowia i tworzenia specjalistyki wojewódzkiej? Odpowiada pan marszałek. Oczywiście przeprawy drogowo-mostowe są bardzo istotnym elementem programu Prawa i Sprawiedliwości. Rząd też skierował specjalne środki na budowę mostu. Pierwszym takim przykładem jest Jarosław, ale i czas na Tarnobrzeg przyjdzie. Dołożyliśmy 2,5 miliona złotych do obwodnicy Tarnobrzega, dlatego że pan prezydent Kalinka no, nie miał takich funduszy w swoich zasobach. Radiologia i oczywiście radioterapia to nowa specjalność szpitala w Tarnobrzegu. Ponad 10 milionów złotych. Ważna inwestycja kreująca nowy ośrodek onkologiczny w naszym Podkarpaciu. Jeden na północy, drugi w centrum w Rzeszowie i trzeci na południu Brzozów. Ryszard Kapała, Ad Vocem. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Było na tak. No tak, to dziękuję panie marszałku za odpowiedź. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że w chwili obecnej jednak trzeba koniecznie rozmawiać z kadrami, koniecznie dbać o to, że dzisiaj, jak wspomnieliśmy, już tutaj pielęgniarki są zawodem starzejącym się. Rozwijać należałoby mimo wszystko kierunki kształcenia tych zawodów medycznych. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje Paweł Preneta, Komitet Wyborczy Partii Razem. Pytanie do kogo? Ja może też zapytam, co by dało Rzeszowo, co by dało województwo to, że marszałkiem byłby ktoś z Rzeszowa? Bo nie bardzo rozumiem. Nie odpowiedział pan trochę na to pytanie. Pytanie do Edwarda Słupka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po prostu rozwiązałoby Rzeszowowi wiele problemów. Jesteśmy miastem niezbyt mocnym jako stolica województwa w kraju. I jak kiedyś powiedziałem, że prezydent Ferenc się miota, trzeba wspomożenie wielu sił politycznych z województwa, ażeby wspomóc Rzeszów. Chodzi mi o marszałka, o wojewodę, o biskupa. Chodzi o powiększenie Rzeszowa, między innymi. Tak się stało, że teraz Trzebownisko, Jasionka, to jest wielki rezerwuar podatkowy i tam jest to konfliktogenne. No, trzeba tutaj wpływu kogoś, kto by był stąd, kto zna pewne realia tego naszego miasta i optuje za tym, żeby ten marszałek był od nas raz na 30 lat. Odpowiedź Ad Vocem. Więc mam wrażenie, że Rzeszów i bez marszałka z Rzeszowa jest tak naprawdę, wysysa zasoby swojego województwa. Troszeczkę jak Warszawa w skali kraju, tak Rzeszów w skali województwa. I myślenie o rozwoju regionalnym, który ma się koncentrować wyłącznie wokół jednego miasta, nie jest chyba właściwe. Mamy problem w tym momencie z tymi obrzeżami. Często sami narzekamy, że województwo podkarpackie jest traktowane jako Polska B. Większość środków idzie do Warszawy, Krakowa, Poznania. Nie powinniśmy tego samego mechanizmu przekładać na nasze województwo. Pytanie zadaje pan Ireneusz Dzieszko. Do kogo? Komitet Wyborczy, bezpartyjny samorządowcy. Do pana marszałka Ortyla. Jeszcze marszałka, bo kończy się kadencja. Chciałbym się dowiedzieć, czy jak wygląda sytuacja dotycząca postępowania dotyczącego nieprawidłowości prowadzona przez prokuraturę krajową w Lublinie i czy pan marszałek był już przesłuchiwany w tej sprawie, bo chodzi o popełnienie czynów mających znamiona przestępstw korupcyjnych oraz czynów zabronionych skutkujących wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej. Odpowiada Władysław Ortyl. Nie uczestniczę w żadnym takim postępowaniu, ani nie jest mi nic na ten temat wiadomo. Ad Vocem? To proszę państwa dobra wiadomość, bo jak państwo wiecie, jak komuś się stawia zarzuty, przesłuchuje się go na końcu, więc mam nadzieję, że w tej sprawie też będzie koniec dobry. Pan marszałek, dziękuję. Jeszcze czas jest.
Nie znam takiego postępowania, nie słyszałem, nie był wzywany też nikt z naszych pracowników ani z instytucji, które współpracują ze mną. Jest to jakieś po prostu kolejne wyimaginowane przez w tej sprawie przesłano wielu młodego człowieka, zgromadzono obszerną dokumentację projektową, w tym również szereg ekspertyz. Jest to pismo z grudnia 2017. Ta sprawa toczy się już od lipca. Pytanie zadaje teraz pani Alicja Bobola. Proszę bardzo. Ja nie będę oryginalna, też zadam pytanie do pana marszałka. Chciałabym zapytać, kiedy w końcu uzyskamy połączenie stolicy województwa podkarpackiego, czyli Rzeszowa, z Warszawą. I tutaj od razu chciałam zaznaczyć, że nie chciałabym tutaj słyszeć przerzucania winy na 8 lat, albo że jest system operacyjny, albo że zrównoważony rozwój. Chciałam konkretnie znać mniej więcej, kiedy dotrzemy w końcu do Warszawy w normalnym czasie, a nie w 4,5-5 godzin. Marszałek Władysław Ort. Znaczy, po pierwsze, sytuacja jest taka, że mówmy o dwóch kierunkach i dwóch obszarach transportu kolejowego i drogowego. Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za budową drogi ekspresowej S9, która by przez Kolbuszowę prowadziła nas szybko do Radomia. Ale jeżeli chodzi o kolej, to także elektryfikacja jest już faktem. Przetargi w tej sprawie się rozstrzygają, są ogłoszone. I myślę, że 3 lata to jest moment, kiedy faktycznie nie będziemy musieli jeździć przez Lublin, nie będziemy musieli jeździć przez Kraków i faktycznie w przeciągu niespełna 4 godzin trafimy do Warszawy. Przypomnę także, że możemy dolatywać też samolotem, ale nie każdego transport stać, ale te trzy kierunki. Jeśli chodzi o kolej, to też jest dość droga, także przejazd z Rzeszowa do Warszawy pendolino w tym momencie kosztuje około 170 zł w jedną stronę, więc jeden przejazd z Warszawy i z powrotem do Rzeszowa kosztuje tak naprawdę nas dobrą parę butów na zimę przez kilka lat. Jak się skróci, że nie przez Kraków, to będzie tanie. To pieszo chyba. Dziękuję bardzo. Damian Bańka, pytanie zadaję do kogo? Do pana marszałka. No teraz w Podkarpaciu, w ogóle w całej Polsce bezrobocie maleje. Efektywnie zwalczaniem bezrobocia zajmują się urzędy pracy powiatowe. Wojewódzki Urząd Pracy ciągle się rozrasta. Kiedy ostatnio byłem, to widziałem tam ulotki zapraszające do wyjazdu mieszkańców Podkarpacia za pracą za granicę. No i chciałem zapytać, po co się ten urząd rozrasta przy takiej obecnej sytuacji i czy zamierza pan zrobić audyty w jednostkach podległych panu? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Audyty są prowadzone na bieżąco. Nie stwierdzamy rozrostu zatrudnienia w Podkarpackim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Oczywiście tam jest wielu pracowników, jest też i trzeba pamiętać o tym, że Wojewódzki Urząd Pracy zajmuje się wdrażaniem regionalnego programu operacyjnego, części związanej z Europejskim Funduszem Społecznym. Ale istotnym i ważnym elementem jest też współpraca z bezrobotnymi, współpraca z tymi, którzy poszukują pracy. Oferty pracy ciągle do Wojewódzkiego Urzędu Pracy spływają. Dziś mamy jednocyfrowe bezrobocie. Poszukujemy pracowników często. Zdarzają się powroty, spektakularne powroty naszych rodaków z Podkarpacia, z zagranicy. To już zaczyna być zjawisko i też Urząd Pracy w tym aktywnie uczestniczy. Tylko mamy ciągły rozrost też tutaj, nowy budynek. Nieprawda, nowy budynek jak najbardziej. Tamten został sprzedany, wybudowany, wyremontowany został ten, który miał złą jakość powierzchni, rzeczywiście, ale nie dotyczyło to absolutnie wzrostu ilości pracowników. Wyczerpaliśmy w ten sposób serię pytań zadawanych bezpośrednio przez przedstawicieli jednych kandydatów do swoich adwersarzy. Mamy jeszcze troszkę czasu i w tym momencie poproszę naszych gości o minutową. Mamy czas taki, że po minucie możemy powiedzieć o swoich komitetach, możemy powiedzieć o tym, jakie są najważniejsze deklaracje, ale przede wszystkim możemy powiedzieć, zaapelować o udział w wyborach. W niedzielę od godziny 7 do 21 otwarte będą lokale wyborcze. Ireneusz Dzieszko, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Minuta. Proszę Państwa, tak, apeluję do tego, żebyście Państwo poszli na wybory i żebyście nie głosowali na partię rządzącą na pewno. Wybierzcie kogokolwiek innego, tylko nie pozwólmy, żeby był dalej ten układ warszawsko-rzeszowski podległości partyjnej. To jest coś, co zabija Podkarpacie tak naprawdę. To jest ruinacja i proszę Was, żebyście wybrali osoby z komitetów każdych innych, najlepiej również bezpartyjne, ale jeżeli macie jakieś preferencje, wybierzcie również swoich.
W następnej kadencji zaczniemy to od prawdziwego audytu i prawdziwego rozliczenia wszystkich rzeczy związanych z obecną władzą, czyli rozliczeniem wielkich, nieudanych inwestycji jak CWK, jak szerokopasmowy internet i jak PSIM, czyli system informacji medycznej, który straszy was w każdym szpitalu. I gdzie pójdziecie zobaczyć jaki kiosk, który nie działa, to jest PSIM. Na co zmarnowano w tej kadencji za władzy pana marszałka setki milionów złotych. To się nie może tak skończyć, że pod dywanik i wszystko jest dobrze. A prokuratura w Lublinie prowadzi postępowanie. Dziękuję bardzo. I pan marszałek na pewno o tym wie. Edward Supek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Już teraz bym na koniec, bo to kończy się kampania, apelowałbym o uczestnictwo w wyborach. Głosowanie oczywiście na Polskie Stronnictwo Ludowe. Zgadzam się z tezą przedmówcy. I teraz tak ciepło chciałbym podziękować dotychczasowym członkom różnych organów samorządowych, panu marszałkowi. To po prostu na pewno kawał historii, kawał czasu. Chciałbym, żeby ta władza, która przyjdzie, żeby była lepsza. No w pewnym sensie kochajmy się. Dziękuję bardzo. Teraz Ryszard Kapała, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, marzy mi się, żeby premier był premierem wszystkich Polaków, żeby marszałek był marszałkiem wszystkich mieszkańców Podkarpacia. Te wybory zdecydują, czy jesteśmy za centralizacją, arogancją, osamotnieniem w Unii Europejskiej, brakiem szacunku dla ludzi i niszczeniem wieloletniego dorobku samorządowego. Świat jest pełen porządnych ludzi i tacy ludzie znajdują się na listach Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam do wyborów 21 października. Głosujcie za kandydatami Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Paweł Preneta, Komitet Wyborczy Partii Razem. Więc nie będę oryginalny, będę zachęcał do głosowania na kandydatki i kandydatów z listy Komitetu Wyborczego Partii Razem. To, co nas wyróżnia, to to, że jesteśmy zwykłymi ludźmi. Te problemy, na które postulaty układaliśmy, to są problemy, z którymi sami mamy do czynienia. Sam jestem młodym ojcem, który czeka na miejsce w żłobku. Mamy wśród kandydatek i kandydatów osoby niepełnosprawne, osoby starsze. Układając postulaty, staramy się odpowiedzieć na codzienne problemy Polek i Polaków zamieszkujących ten region. Więc jeżeli oczekujecie Państwo poprawy jakości życia, to warto oddać głos na nas. My staramy się odpowiadać na te nasze codzienne potrzeby. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Alicja Bobola, Kukiz 15, jedna minuta. Szanowni Państwo, chciałabym zaapelować o to, aby w tych zbliżających się wyborach samorządowych w końcu dokonać troszkę innego wyboru, ponieważ od tak naprawdę prawie 30 lat mamy do czynienia tak naprawdę z wojną polsko-polską. Jesteśmy napuszczani wzajemnie na siebie, grupy zawodowe są kłócone. Mam wrażenie, że specjalnie tak naprawdę, żeby żadnej nic, nie zapewnić nic. Niestety jesteśmy troszeczkę ofiarami naprzemiennej kłótni i waśni, dlatego chciałam właśnie zaapelować, żeby zagłosować może nie na te komitety dwa wiodące, tylko po prostu przede wszystkim na ludzi, których Państwo znacie i którym możecie Państwo zaufać. Jako Kukiz 15 posiadamy listę numer 8. Wszyscy nasi kandydaci są bardzo fajni, o czym sama zaświadczam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Damian Bańka, Komitet Wyborczy Wyborców, Wolność w Samorządzie. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do głosowania na Wolność w Samorządzie. Idziemy do sejmiku patrzeć im na ręce. Jak słyszeliśmy podczas dzisiejszej debaty, są różne rzeczy, które budzą wątpliwości. My chcemy być Państwa adwokatami w tym sejmiku, tak? Patrzeć, jak to wszystko jest wydawane, które inwestycje, które regiony są troszkę pomijane. Musimy na to zwrócić uwagę. Przede wszystkim najważniejsze jest to, co wszyscy tutaj mówili. Oprócz oczywiście partii rządzącej. Chodźmy na te wybory, ale głosujmy, jeżeli nie na Wolność w Samorządzie, to na inne komitety, ale nie na partię rządzącą. Przede wszystkim na Podkarpaciu. To jest bardzo ważne. Jest wiele różnych problemów. Ja osobiście, będąc mieszkańcem powiatu strzyżowskiego, widzę to, bo między innymi starostwo też jest zarządzane przez PiS, więc bardzo Państwa proszę, idźcie na wybory i głosujcie na Podkarpaciu, ale nie na PiS. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Władysław Ortyl, Prawo i Sprawiedliwość. Drogi, koleje to nasz priorytet, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, przedsiębiorczość, ale też stawiamy na edukację. Chcemy i ruszyliśmy już z budową Podkarpackiego Centrum Nauki, nasz popularny Łukasiewicz. Myślę, że trzeba o tym pamiętać, że to też są ważne obszary, jeżeli chodzi o edukację. Pielęgniarki kształcone będą w państwowych wyższych szkołach zawodowych. Przekazaliśmy 66 milionów złotych
aby można było ten brak systematycznie uzupełniać. Proszę Państwa, dotrzymujemy słowa. Głosujcie, drodzy mieszkańcy, na Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 10, 21 października. Zapraszamy do lokali wyborczych. Dziękuję bardzo. Ewa Muskus, Wolni i Solidarni. Szanowni Państwo, mieliśmy mieć już Irlandię, teraz mamy czas na Bawarię. Nie wierzmy w to. Mi osobiście marzy się po prostu Polska. Chciałabym po prostu Polski, w której ja i moi młodzi znajomi będą czuć się szczęśliwi i spełnieni zawodowo, docenieni. Problemu nigdy nam nie braknie, więc szanowni Państwo, nie pozostawiajmy swojej decyzji w tych wyborach innym. 21 października idźmy do urn, oddajmy swój głos, oddajmy go na nową partię, nowy komitet, na wolnych i solidarnych. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że jutro ostatnia przedwyborcza debata w Polskim Radiu Rzeszów. 11:05 w naszym studiu spotkają się kandydaci na prezydenta Rzeszowa. Zapraszam serdecznie w imieniu Jerzego Pasierba. Te wszystkie nasze debaty, proszę Państwa, są do odsłuchania na stronie www.radiorzeszów.pl. Również do takiej refleksji zachęcam przed wyborami, bo to od nas zależy, jak będzie ta kadencja dłuższa już, pięcioletnia, wyglądała po 21 października. Przypomnę, naszymi gośćmi dzisiaj byli Ewa Muskus, Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni. Dziękuję. Dziękuję. Władysław Ortyl, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Damian Bańka, Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie. Dziękuję ślicznie. Alicja Bobola, Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Paweł Preneta, Komitet Wyborczy Partii Razem. Dziękuję. Ryszard Kapała, Komitet, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Dziękuję radiosłuchaczom. Edward Supek, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję ślicznie. Ireneusz Dzieszko, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Dziękuję bardzo, życzę dobrych wyborów. Przypomnę, że pomimo zaproszenia do naszego studia nie przybyli przedstawiciele Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem i Komitetu Wyborczego Ruch Narodowy. Za uwagę dziękuję. Roman Adamski. Do usłyszenia.